Stefan Niesiołowski w programie Rzecz o Polityce postanowił w gorzkich słowach wypowiedzieć się na temat o. Rydzyka. To parodia księdza, padło podczas rozmowy. Chodzi o sprawę pedofilii w Polsce, a także kary, które, według Niesiołowskiego, były stanowczo nieadekwatne względem popełnionych czynów przez oskarżonych. Kropka. Stefan Niesiołowski w programie Rzecz o Polityce nie przebierał w słowach. Postanowił w sposób dosadny określić dotychczasową działalność o. Rydzyka. Według Niesiołowskiego Tadeusz Rydzyk nie zasługuje na to, aby nazywać go księdzem. Stefan Niesiołowski ostro o Rydzyku. Do studia Rzeczpospolitej zaproszony został Stefan Niesiołowski. Poruszano w nim kwestie homoseksualizmu w Polsce, a także pedofilii, czyli głośnej ostatnio sprawy związanej z raportem, który wykazał prawdziwą skalę tego problemu w polskim kościele. Redaktor Nizinkiewicz w pewnym momencie chciał porozmawiać ze Stefanem Niesiołowskim o najbardziej znanym, polskim redemptoryście. Polityk w zdecydowany sposób odtrącił jednak ten pomysł, natychmiast, przerywając redaktorowi. Nie jest żadnym księdzem, jest parodią księdza. Powinien być wyrzucony z kapłaństwa. Papież Franciszek rozwiązał episkopat w Chile w całości, dlaczego więc nie rozwiąże episkopatu w Polsce i Radia Maryja? Nie wiem, ale to jego problem, zasugerował Stefan Niesiołowski. Następnie polityk PO poruszył trudny temat pedofilii. Według niego episkopat nie zrobił tak naprawdę nic, aby wymierzyć sprawiedliwość winnym księżom. W żaden sposób nie zadbano także o zadośćuczynienie poszkodowanym i ich rodzinom. Kościół przypis redakcji, kryje pedofilię, w tej sprawie nic się nie zmieniło i nie zmieni. Episkopat, przypis redakcji, zaprezentował haniebną konferencję, w której zwłaszcza pan Jędraszewski i Gądecki przekroczyli granice. Jedyną karą dla pedofilii jest przeniesienie. Przeniesienie. Także papież powinien zrobić to, co zrobił z episkopatem w Chile. Kościół do tej pory nie zrobił nic z pedofilami, przypis redakcji. Powinni ich ukarać. Co dotychczas zrobili? Nic nie zrobili, grzmiał w studiu Rzecz o Polityce wyraźnie zaniepokojony sytuacją Niesiołowski.